Znicze, kwiaty, rodzinne spotkania, modlitwa i zaduma przy grobach bliskich. W ten sposób każdego roku większość Polaków spędza pierwszy dzień listopada i nie inaczej było w środę na legnickim cmentarzu. Dlaczego powinniśmy pielęgnować pamięć o naszych przodkach? Po to, żeby przekazywać to dalej młodemu pokoleniu. Ja na przykład jestem teraz wnuczką, której objaśniam, kto w naszej rodzinie tu jest pochowany. Babcie, pradziadków, prapradziadków już no niestety, którzy są na cmentarzu, poznajemy. Poznaje to młode pokolenie i to jest dla nas ważne, żeby przekazywać, żeby pamięć o nich nigdy nie została zatracona. Naród bez korzeni, bez pamięci, to jest liść na wietrze. No my musimy do czegoś się odnosić. Bo nie będziemy mieli przyszłości. O pamięć każdego roku walczy Zespół Szkół Budowlanych oraz harcerze, którzy na legnickim cmentarzu kwestowali. Cel? Ratunek dla zapomnianych polskich mogił na Kresach Wschodnich. My zbieramy bez względu, tak jak teraz widać, na pogodę, na ratowanie polskich pomników, co jest bardzo ważne dla nas, dla Polaków i dla ludzi mieszkających tam na Kresach. Tam po prostu trzeba robić dosłownie wszystko. To wygląda tak, jakby po prostu przyjechali do dżungli amazońskiej i po prostu trzeba absolutnie wyrywać wszystko. Tam trawa może być i metrowa, trzeba wyrywać, kosić. W ogóle pomników ledwo co widać i tam trzeba z mchu wszystko obsmurywać, albo murki. To w ogóle tak są zamszone, że są zielone. Płonących zniczy nie zabrakło również przy cmentarnej kaplicy, gdzie znajdują się tablice upamiętniające m.in. ofiary obozu Gross Rosen czy zmarłych z powodu wywiezienia na Syberię. Zapalenie znicza niejednokrotnie szło w parze z lekcją historii. Dziecku tłumaczę, ponieważ już starszy syn ma historię w szkole i takie rzeczy trzeba, wydaje mi się, tłumaczyć dzieciom, żeby pamiętali również o tym, co działo się kilkadziesiąt lat temu. Pokazywałem właśnie młodszemu mały krzyż po pamięci dzieci, które zginęły na Syberii. Tłumaczyłem mu, skąd tam się wzięły i dlaczego, jak to się stało, że tam zginęły. Choć na cmentarzu nie brakowało tych, według których uroczystość Wszystkich Świętych to dzień pełen nadziei i radości. Dlaczego? Dlatego, że mamy okazję, żeby wspominać Wszystkich Świętych, którzy odeszli przed nami. Wszystkich Świętych, czyli kogo dokładnie, jakby pani opisała? Tych, którzy zasłużyli na świętość, którzy pięknie żyli. Według mnie to jest radosne święto. Dlaczego? To święto jest radosnym świętem. Bo pamiętam o tych ludziach, którzy byli kiedyś dobrzy, coś dobrego zrobili. Może ja ich znałam, nie wiem, że są świętymi i dzisiaj ich wspominam. Potwierdzają to osoby duchowne. Wszystkich Świętych to wspominamy tych, którzy już dostąpili chwały zmartwychwstania z Chrystusem. To jest to przejście ze śmierci do życia, nowego człowieka. Ci, którzy kroczą przez życie, aby dostępować spotkania z Chrystusem już tam w niebie. W legnickich parafiach odbywały się uroczyste msze, a przez cmentarz przeszła procesja pod przewodnictwem legnickiego biskupa Zbigniewa Kiernikowskiego. Procesja, której celem było wprowadzenie wiernych w tzw. dzień zaduszny, czyli czas modlitwy o życie wieczne dla zmarłych, który potrwa do 8 listopada. Do tego czasu według nauki Kościoła katolicy mogą codziennie jednemu zmarłemu wyprosić odpuszczenie win. Warunki dostąpienia odpustu zupełnego za zmarłego konkretnego od 1 do 8 listopada, łaska uświęcająca, czyli być po spowiedzi, przyjąć komunię świętą, pomodlić się w intencji tego zmarłego oraz w intencjach Kościoła papieża Franciszka, a także to, co jest najważniejsze, nawiedzić cmentarz bądź kościół, gdzie są złożone jakieś szczątki zmarłych. I wtedy możemy uzyskać odpust, czyli ta osoba uzyskuje wstęp do Królestwa Niebieskiego. Tak mówimy, że możemy dla niej ofiarować coś tu na ziemi. Jednak początek listopada przypomina wszystkim, niezależnie od poglądów i wyznania, że życie ludzkie jest kruche i jak pisał ksiądz Twardowski, powinniśmy śpieszyć się kochać ludzi, bo przecież tak szybko odchodzą.